Siemanko, witam wszystkich. Pogoda już piękna, wiaterek wieje, słoneczko świeci, robi się ciepło, a ja nadal w garażu się grzebię. Natomiast jest tych elementów do montażu już coraz mniej, co mnie niezmiernie cieszy, bo każdy dodatkowy element zamontowany, wiem, przybliża mnie do tego, że w końcu w tym sezonie tą łódkę zwoduję. Zrobiłem sobie troszeczkę porządki w garażu, jeden z regałów. Wyrzuciłem wszystkie śmieci, które były niepotrzebne, wyczyściłem go, pomalowałem. Teraz mi służy jako fajny stolik. Oprócz tego wszystkie części zebrałem w jedno miejsce. I tak naprawdę na tą chwilę to mamy ster do montażu, okienko, suwklapa i parę drobnych rzeczy, które szczerze mówiąc tak naprawdę połowa tych śrub to będzie do wyrzucenia, bo pokupowałem nowe. Niektóre już były za krótkie. Więc pójdzie to prawdopodobnie na jakiś tam zamiennik, ewentualnie coś, kiedy braknie jakichś innych na szybko. Ale cieszy mnie to, że tak naprawdę już zostało mi niewiele. Tutaj już na łódce też sporo rzeczy jest pomontowane. Wózki, podszoty, pięta masztu, kabestany, część. No i teraz tak naprawdę został mi forluk. Pomalować klapę, pomalować kokpit, podłogę w kokpicie i szczerze mówiąc można ruszać na wodę. A dzisiaj chcę się zająć naprawą tego, co zepsułem, czyli wypiaskowaniem tego elementu. Już wcześniej przymierzałem, więc wiem, że na pewno się to zmieści tutaj do kabiny, co mnie bardzo cieszy, bo już się martwiłem, że nie będę mógł tego wypiaskować. Wchodzi praktycznie na styk. Trzeba tu troszeczkę poodsuwać niektóre rzeczy. Proszę. I jest gotowe do piaskowania. Natomiast chciałbym sobie najpierw pozakrywać wszystkie te elementy, gdzie wchodzą kołki pod zawiasy. No, włożyć tam jakiś po prostu papierek, tak żeby nie naleciało tam piasku. Bo od spodu też są śrubeczki małe, które trzymają to i później jak gdzieś się dostanie piasek, drobny taki pył, to się może to pozacierać i będzie problem z montażem. Także wrzucam to do kabiny i piaskuję. Wygląda zdecydowanie lepiej. Jest to chropowate, więc bardziej się będzie trzymał brud, ale jak sobie przejadę to włókniną, to zupełnie inaczej zaczyna to wyglądać. I się wygładza. Dużo lepiej. Zdecydowanie. Nie ma tych nierównych krążków, które zostawały od tej włókniny na dysku. No jest więcej roboty, bo takimi ruchami trzeba to objechać dookoła, ale bardzo fajnie to schodzi. No i o taki efekt mi chodziło. Musiałem podkręcać te elementy od zawiasów, bo nie mogłem tutaj dojść, żeby wyszlifować, ale nie było problemu, odkręciło się od spodu po dwie śrubki na jeden element. Strasznie to brudzi, ale wygląda dużo lepiej.
Dobra, teraz biorę się za okienko z szybą. To jeszcze przemyję sobie benzyną ekstrakcyjną. I teraz to samo chciałbym zrobić z tym. Tylko tu jest myk taki, że muszę odkręcić te listwy i zawiasy, żeby wyjąć szybę. Także tutaj sobie trochę kapnę rozcieńczalnika, żeby powchodziło w te śruby, bo są pordzewiałe i może być problem, żeby je odkręcić. I ta sama operacja, czyszczenie w kabinie, piaskowanie i później polerowanie włókna. Do silikonu, do wewnątrz użyłem sobie acetonu, bo aceton jest dosyć taki żrący. Na aluminium nie ma wpływu, na szkło tak samo nie, ale silikon no może być tak, że się zmiękczy i będzie łatwiej tą szybę wyjąć. Trzyma bardzo mocno, tu cały czas podcinam i w ogóle nie chcę wyjść. Wow, udało się. No i teraz mycie szyby, czyszczenie z tego silikonu. Spróbuję to wyczyścić samą włókniną, już bez piaskowania. Bo może się uda. Szybę gdzieś w bezpieczne miejsce, żeby się nie potukła. Także fajnie to zaczęło wyglądać. Ramki poczyszczone. Za chwilę będę sobie to wszystko składał. Tu jeszcze są zdjęte zawiasy. Szyba. Już jakoś zaczyna wyglądać. Jeszcze gdzieś tam są jakieś drobne rysy, ale to sobie dopoleruję. Teraz biorę się za wyczyszczenie zawiasów.
tych od, można powiedzieć, od tego okienka, nie od ramy, tylko od okienka. I czyszczenie tych zabezpieczeń. Ale tutaj, jak wspominałem wcześniej, przeszlifuję sobie to włókniną na dysku i biorę się za wklejanie. Natomiast nie będę używał tego silikonu, znaczy tego kleju uszczelniającego białego, z tego względu, że tak jak mówiłem, on zostawia taką białą, znaczy na tym białym silikonie zostaje brud po przeciągnięciu. Czego się dowiedziałem? Ten silikon można malować, on jest na zasadzie takiego akrylu. Tak jak w budownictwie stosuje się silikony i akryle, silikon jest taki raczej, że się nie pomaluje, akryl jest typowo do malowania, więc on ma taką właśnie strukturę akrylu, że można na niego później malować. Ale zamówiłem sobie tego typu klej uszczelniający Sika w kolorze czarnym, także jak tutaj sobie to obkleję, to nie będzie nigdzie brud wyłaził i to jest typowo do szyb i wklejania pleksy. Łatwiej ściągnąć ściągaczki, jakiś papier. Do tego użyję właśnie Sika Flexu 295, typowo do pleksy, do szyb, do wklejania tego typu rzeczy. Tak w dwóch etapach. Pierwszym etapem więcej dałem na tą ściankę jakby pionową i w róg, a drugie na płasko w tą stronę, tak żeby bardziej wolałbym, żeby się ten silikon wycisnął do góry, niż później go zaklejać tutaj szybę. A przy okazji, żeby nie było prześwitów, no to tutaj jest na płasko, więc trochę wyciśnie od środka, trochę do góry, mam nadzieję. I powinno to w miarę fajnie wyglądać, żeby nie prześwitywało później to aluminium. No to będzie wyglądało, jakby jakaś plama była. No dobra, teraz wkładam szybę. Wszędzie widzę, wyciska się, ale brakuje dosłownie tam paru milimetrów, żeby on cały wyszedł. Gdzie się wycisnął, tu jest trochę szersza szczelina między szybą a ramką. Za bardzo nie wyszło, ale tu się... Tego nie będę.
będę już ściągał tych taśm, niech to sobie dobrze wyschnie, bo obawiam się, że może się gdzieś ruszyć, odkleić. Jak gdzieś mi tam wyszedł pod spodem silikon, to spokojnie sobie, znaczy ten klej uszczelniający, to spokojnie sobie z tego aluminium to szczyszczę, nawet tą włókniną z szyby to się spokojnie usunie. No i na tą chwilę czekamy, aż wyschnie. No i mam nadzieję, że dzisiaj zamontuję sobie jeszcze okienko na pokładzie. Także do zobaczenia za chwilę. Ok, ściągamy. Minęło około 10 godzin, bo mamy po 7 parę minut. A wczoraj kończyłem to gdzieś, ja wiem, która była. 8, 9, no gdzieś w granicach 10 godzin. Czas do kompletnego wyschnięcia to jest od 24 do 48 godzin. Delikatnie już to pościągam. Bo szczerze mówiąc, ja to bym chętnie już wczoraj to zdjął, bo się nie mogłem doczekać efektu, bo ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Nawet nie o tyle z tej strony, ale od tamtej. Dobra, pomału. Przykładam tym ścięciem do płaszczyzny i tutaj tak naprawdę zostaje mi tylko taki delikatny rancik, który później sobie nożykiem ściągnę. Gdy fajnie powstaje, to taka uszczelka, która się przykleja i do szyby, i do tej powierzchni. No i w miarę równo to wygląda. Z tej strony też wypełniło, no gdzieś tu, nigdzie, niegdzie jeszcze troszeczkę jest, ale ja bym się nie spinał. Fajnie, dobra, niech schnie. Uszczelkę wkleję sobie drugą stroną, bo tu jest troszeczkę popękana, sparciała, ale od środka, tam gdzie była wcześniej wklejona, nie wygląda wcale najgorzej. Tu nawet jeszcze widać, podciskane są łebki od śrubek, więc jeszcze spokojnie posłuży, bo tutaj jak wkleję, to uszczelni mi klej, a tutaj już będzie gładka powierzchnia, która się będzie dociskać.
nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!